Dobra, jesteśmy z nowym impostorem. Studia damskie. Teraz skupienie, teraz naprawdę skupienie. Plus jeden, byczku. No, skupionko, bo ostatnio go ganimy strasznie. Myk, 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 myk. Dobra, lecimy dalej. Co nie? Lecimy dalej. Światło zostają zgaszone. Światła zostają zapalone. Dobra, do specimena wbieguję. No, nie wiem czy to dobrze. W tym momencie tu teleportuję. Dobra. Myk, 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 myk. Zadanie zrobione. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dobra, spadamy stąd. Spadamy stąd, spadamy stąd. No tutaj dużo nie ugramy, co nie? Więc ten, więc ja idę zobaczyć. Dobra, no. Tylko że Glisto teraz był na Vitalsach, wiecie? Kurde, złe miejsce, żeby zabić. Halo, zdążyłem? Co się stało, Lisu? Co się stało, Lisu? A, chciałem sprawdzić, czy wszyscy żyją. Aha. Ja jestem Vitalsą, tak, wszyscy żyją. Byliśmy a, na bo na Vitalsach da się zobaczyć. Dobra, przepraszam. Co ty? To nieważne, to skipujmy, skipujmy. Powiem tak. Chyba, tak że ktoś serio? Coś widział. Na publicznych dobry, dobry serwerach robią tak, że jak ktoś kliknie przycisk, nie, to dostaje nie. Vaulta. Nie, nie robimy nie? Tak już. Okej, okay, dobra. Ale to nie inaczej, bo nie wiem dalej, to jest. Czekaj, głosujemy na mnie, ponieważ ja się tego, ponieważ tak, się. Tak. Nie, Maciej, tak, ciebie nie na Lisa teraz. Wiesz co? Nie, 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 Lisu mówił, że zobaczy jak wentujesz, więc głosujemy. Ja pier, no dobra, no I guess, no to nie mam wymówki, Jezu. No to przepraszam, Blady, przepraszam, Blady. Nie, ale teraz o. Totalnie poważnie chciałem spytać, czy my to uważamy za metagaming, jak ja tak skracam cooldown? Znaczy, nie, przecież, nie, można, można, można. Okej, okay, dobra, dobra. Ale jak będziesz impostorem, to też się tak zrobimy. Jakby właśnie. Ten, jakby to było złe, to by... A, nieważne. To Bóg stworzył to inaczej. Tak, 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 no. Dobra, jolo. Dobra, musimy kogoś zacząć zabijać, bo to totalnie jest bez sensu, co się teraz dzieje. Nie wiem, zabijmy teraz kogokolwiek. Nice. Chodźmy teraz kogoś zabić. Co to było? Czyli jednak. Oj. Ojej. I pokarało. Kucukoks, gdzie jest ten? Gdzie jest ciało? Ciało Liso jest przy wyjściu z Weaponsów i musiał być gdzieś obok Mandzio. Ponieważ miałem powiedzieć, że to Mandzio już zabił, ale niestety nie żyje. To no tak, ja teraz z Gloomatem wbiegamy do elektrycznego. Kto naprawi na światło? Na wsi, bo widzieliśmy ostatnio. Od prawej strony. Ja i Mitrix jesteśmy w labie, ja próbuję wybiec z laba, ale nie jest to Mitrix na pewno w takim razie. A ja jestem to na Weaponsach. To też to nie. Czyli mamy tylko jedno ciało, czy mamy dwa ciała? Dwa. Ale one obok siebie leżą? Mandzio jest obok, nie, ale Mandzio jest obok, jest maksymalnie po lewej stronie kompsów. To te trawy mają dwie sekundy, bo ja go widziałem. Widziałeś? Poczekaj, jeszcze raz. Widziałeś Mandzia? Wcześniej bo... Mandzia, tak rozumiem. Szedłem z Mandziem, zobaczyliśmy oboje Lisa w Weaponsach. Ja poszedłem do Komsów, Mandzie mnie sprawdzał, wyszedł. Mandzie nie było, poszedłem do Weaponsów, tam leżał Liso, no i Mandzie też nie żyje. W skrócie. Okej, okay, rozumiem. Okej, okay, a ktoś był na Vitalsach, żeby to potwierdzić, ile to trwa? W sensie, ile leżą to ciała? Guzik i... w sumie... Bloody, nie mówiłeś chyba, czy mówiłeś, gdzie byliście? Bloody mówi, że wchodzi do... Nie, ja teraz do elektrycznego, tak, ja teraz do elektrycznego wchodzi. Nawcia nas widziała, Nawcia nas widziała. I Lisu dosłownie wybiegał parę, no, 2-3 sekundy temu. Okej, okay, a Nawcia? A Batman? Cześć, ty jesteś teraz w Weaponsach, Guzik, tak? Nie było nikogo w specimenie poza mną. To musiał być event w tym momencie. Kto był w specimenie? Batman, ty byłeś w specimenie? Ktoś potwierdza Batmana, że był w specimenie?
mogli widzieć mnie, jak wychodzę górną dekontaminacją w labie, ale mogli też no, nie widzieć. No, to może być Guzik i Kucu z coś tam chyba reportem, para była, ale bo no, nie może tam. Myślał, że że Mandzio zaraz przyjdzie i zobaczy i uznał, a że Hammer? Gdzie był Bluehammer? No tak jak wszyscy mówili, byłem drugi, trzeci na światłach. Na światłach, okay, ekipa okay. Światłowa. Kurde. Ciało jest bardzo stare, widziałem je na kamerach i tu wbiegłem. Ktoś, albo Glu, albo Nafcie, widziałem jak wybiega z ofisa z lewej strony i biegł w stronę góry. Nie pamiętam kogo. Ale... Ja mogę teraz poręczyć za na... Nafcia teraz robi wodę, ja robiłem butlę. Mhm. Robisz teraz wodę? Nafcia na dole? Mhm. Tak, no Guzik to ja robię butlę zabił obok tego, ciebie. Bo Guzik był ze mną na elektryku. A jak się dostałeś tam do dwa niby Glu? Dołem się dostałem. Kiedy? Nie wiem, tak 10 sekund, gdzieś okolice 10 sekund kurde, temu. Tak Batmas, Batmas, jaki to, był to twój ród powiedzmy? W każdym razie stoję teraz z Nafcią, Nafcia leje wodę, ja robię Batmas, jaki był teraz twój? Pojawiłeś się chyba w drzewku. Mój ród był taki, że to chyba w drzewku się pojawiłeś tam. Nie, Batmas, jaki był teraz twój ród? Nafcie i Nafcie widziałem, sprawdzałem ją, teraz robiła wodę. No ale ja też wychodziłem przed chwilą za dwa i Batmas może to potwierdzić. Mój ród był no dobra, taki, z kim się teraz widzisz w takim razie? No jestem w oficie, robię kabelki przy... Czyli jesteś sam czy jesteś z kimś? Jest w ofisie. Okej, okay, jesteś sam. No dobra, no a teraz jak padły ciała, ja stoję z drugą osobą, więc trochę średnio, nie? No, że ty mnie nie widzisz, a ja z kimś, że tak powiem, cię ale widzę. Ale Patmas nie widział, że ja. I kolejna sprawa, byłem, czy. To, że bo Patmas ja mówi, mówię, że to stare ciało jest stare, a ty skąd wiesz, że to ciało jest stare, Patmas? Na kamerach to... byłem. Widziałem mnie na kamerach i. No to co widziałeś na kamerach? No tylko tyle zobaczyłem. A, czy nie widziałeś, kto zabijał to ciało? Nie zobaczyłem, kto zabijał. Okej, no to teraz, no jeżeli chcecie, bo tutaj Guzik na mnie, nie wiem, czy ktoś jeszcze, ja stoję z Nafcią, Guzik szedł od dołu, ja go widziałem, on mnie w teorii nie widział i no, jest ciało na kamerach, gdzie nikt go nie widzi. No jak nie powiedziałem, przecież powiedziałem, że nie ja się widzę głównie z Nafcią i ja szedłem ja do dwa dołem i ciebie nie widziałem, ale ty mnie nie widziałeś. Nie wiem, gdzie wpadła teraz. Ja cię widziałem, gdzie ty padła. Ja z Nafcią. No właśnie, też nie wiem. Ale myślę, że jestem gotów na Bladiego strzelać. Ja uważam, że to jest self report Patmaza. Wow, dobra, to jesteś. Kurde. Bladi. Nie! No nie, co wy robicie? No Glu i Bladi pewnie, no tak. No nie wyszło, no nie wyszło. O, Nikon nie ma przycisku, jestem w szoku. Czemu Nikon nie ma przycisku? Chodź tu, Patmas, na chwilę. Chodź tu. Tu. Nie no, Patmas na moich oczach zabił, no. Patmas po prostu, wcześniej to był self-report, Guzik. Patmas na moich oczach zabił. Tak, to był self-report. Tylko, no, że tak wiesz był. Jaki jest problem, że ja z Guzikiem byliśmy razem w elektryku i to nie mógł być self-report. No dobra, ale ciało ostatnie, przecież ty podszedłeś na nie i je znalazłeś. Tak, znalazłem, no. Guzik widział mnie na elektryku i widział no mnie tak, na ale ty znalazłeś ten. Ostatnie ciało i prawdopodobnie wtedy rąbnęłeś, kto to był, Mitrix, Mitrixa i po prostu zgłosiłeś ciało.
Ale ty nie rozumiesz, że ja mówiłem, że znalazłem te ciało na kamerach, widziałem je. No dobra, ale ktoś to może potwierdzić, Batmas? Tak, widział mnie Mitrix, że byłem na elektryku i że szedłem na kamery. No Mitrix nie żyje, więc tak trochę. Nie Mitrix, tylko Guzik, no ja Boże, ja przecież widziałem. Z Guzikiem byłem na elektryku. No ale czy Guzik może potwierdzić, że na tych kamerach było ciało? No nikt nie może tego potwierdzić, ale to było. A gdzie to było wtedy, gdzie ono wtedy leżało? Na samych Witalsach. Na Witalsach. No ale co, ja głosuję na Batmazę, no co tu mam dużo powiedzieć. Widziałem, jak na mojego coś zabrać. Gdzie byłeś w poprzedniej rundzie? Ja w poprzedniej rundzie kończyłem taski, byłem aktualnie wtedy w medzie. Guzik, biegliśmy razem od samych, no samego elektryka. To prawda, ale po prostu, no może i tak było, co nie? No to możliwe, że cię marynował, no i tyle. No tak, mój po prostu podbieg i musiał go rąbnąć i zgłosić ciało. Ale ja lubię takie marynowane dania. No tak myślałem. No, no nie wyszło, no co tu dużo gadać. Pokczam, tak? Pokczam. Dzisiaj trafił. Nie mój trafił. Dzień, o tak, nie mój dzień dzisiaj. Co racja, to fakt. To ty ciągnąłeś bladzi ty na tych witrasach, czy to nie byłeś ty? Tak, to byłem ja. Ale detektyw. Dobra, wiecie co, powiem wam naprawdę, dzisiaj po prostu jest fala takich gałgańskich rund. Ja naprawdę, ja sobie znajduję jakiegoś przyjaciela i będę za nim chodzić. Ja idę za Batmazem dzisiaj. Dzisiaj tak, idziemy dzisiaj za Batmazem. Nie, pierdzielę to, już po prostu tak dużo gier się nie udało, że już mi się nawet nie chce, co nie? Już mi się nawet nie chce. No i Batmaz sobie gdzieś poszedł. Przed chwilą był, a już go nie ma. Batmaz, chodź tu. No, naprawdę, już mi się po prostu nie chce, co nie? Już po prostu, już takie głupie gry były, daj już spokój, dzisiaj jest tak nie mój dzień po prostu, jeśli o to chodzi. Chyba ten się skanuje, Lisu się skanuje, miło wiedzieć, to w takim razie Lisu mianuje cię naszym oficjalnym przyjacielem. Co nie, Lisu, jesteś dzisiaj oficjalnym przyjacielem. Przyjaciel mój to jest Lisu. Przyjaciel mój. No to ładnie się tu no porobiło. To ładnie. Ej, ty znalazłeś tego guzika? On był zaraz koło nas w takim razie ciachnięty, dobra. No, tak. Ktoś musiał go ciachnąć w takim razie. WGZ! No, nie, jeśli byłby WGZ, to na pewno byłby on. A gdzie jest to ciało? No, przy medzie. Ogółem, ja, Bloody i Batmaz byliśmy na medzie, tam przy skanowanku. I zgaszone było światło i no, przy wyjściu z tego pokoju było ciało Guzika. Guzik musiał paść jakoś ja teraz naprawdę przed chwilą. Mitrix spadł na samym początku, jak tylko zaczęły gasnąć światła. Prawdopodobnie leży gdzieś przed elektrykiem czy coś. Ja kompozycja kontrnocowa, Mandziu. Specimen wyjścia. I ja to potwierdzam. A która z tej strony? Dół. Dół, dobra, ja nawcia. Przy... Okay. Nawcia. Ale jesteś już... Rakietka, planety, probówki, ja w specimenie byłem od ostatnich 40 sekund. Teraz jestem koło elektrykala. I widziałeś Kuca tam, rozumiem? Nie widziałem nikogo. Jak to nie widziałeś nikogo? Możliwe, że Kuca wbiegłeś we mnie, no nie wiem, jest włączone światło. Były dwie osoby na specimenie. Miałem do zrobienia download, miałem do zrobienia układankę i Simon mówi, naprawdę to było dużo tasków. Ja okay. Są tutaj układankę. Osoby, które nie były ani razu w medzie? Ja. Wpadka, ja gdzie byłeś? Ja pobiegłam najpierw na Logika, a jakiegoś tam na środku mapy, potem na kabelki w adminie i byłam na tych, na Vitalsach. I na Vitalsach Mitrix spadł pierwszy. A gdzie zrobiłaś ja pierwsze kabelki? Właśnie, gdzie zrobiłeś pierwsze kabelki? Ciekawe. Patka, gdzie zrobiłeś pierwsze kabelki? Nie można zrobić pierwszych kabelków tutaj. Naprawdę nie robiłam wcześniej chyba. Nie, wydaje mi się, że nie można. To jest lekki sam. Ty, Mandzie, nie byłeś w labie? Byłem a w labie na spróbujcie zrobić. Te osoby, które nie robiły, spróbujcie teraz zrobić nie widziałem kabelki. Cię na początku w labie. Ale gdzie kabelki zrobiłeś jeszcze raz, Patka? No w adminie. A to w ogóle te kabelki nie były jakimś... Co było common taskiem? Te kabelki nie są common taskiem. Są kable. Są no kable. Sprawdzicie zaraz. Są kable. Tak, faktycznie. O, brzuch. No
Tak, są kable. Teraz gdzie jest mój Lisu? Gdzie jest mój przyjaciel Lisu? Dobra, idziemy poszukać przyjaciela Lisa. Jest przyjaciel Wpadka, nie mam przyjaciela Lisa. Gdzie jest przyjaciel Lisa? Ale faktycznie są kabelki. Jest przyjaciel Lisu. Przyjaciel Lisu. Lisu, Lisu. Przyjaciel Lisu. Tutaj jest. Mam dużo tasków Lisu, więc wiesz, pospiesz się, byku. Bo generalnie jest dużo z roboty, wiesz, trzeba to zrobić, wiesz jak jest. I znalezione zostaje ciało. O, wygodnie zabić Patmaza, no nieźle. No, mów pan, gdzie jest ciało? Ciało jest, bo dwa. Nawcia, no. Nawcia, gdzie poszłaś teraz? Gdzie jesteś w tym momencie? Teraz jestem w elektryku. W elektryku? Dobra. Czyli przechodziłaś tam, tamtędy. Tak, przechodziłam i zrobiłam... A jak wybiłaś do elektryka, Nawcia? I zrobiłam drzewko i wyszłam z elektrykala i wtedy jeszcze nie było ciała. Wydaje mi się, że ciało jest super mega świeże, ale to mi się wydaje. Nawcia, jak z O2 jak z O2 wyszłaś? Jak z O2 wyszłaś, Nawcia? Jak wyszłam z O2? No. No normalnie. No to chyba kłamiesz, bo my z Lisem szliśmy z elektryka w dół i nigdzie cię Nawcia nie minęliśmy. Ja odpaliłem światło i poszedłem na lapsy. No, nie, no my teraz z Lisem szliśmy od elektrykala w dół do O2 i nigdzie cię nie minęliśmy, Nawcia. Nigdzie cię tam nie było. Ale ja już jestem w elektrykalu, robię kabelki. Ale no mówię, że nigdzie cię nie minęliśmy. W samym lewym rogu, no to nie wiem, może nie miałeś wizji, po prostu ja was też nie widziałam. A jakie zrobiłaś taski do tej pory, Nawcia? Zrobiłam download, zrobiłam butle, drzewko i teraz jestem na kabelkach w samym rogu elektrykala na górze. Czy coś jeszcze robiłaś? Lisu, ale widziałeś ją tam? Ja naprawdę ją tam nigdzie nie widziałem. Nie, ale widziałem ją... Zrobiłam kartę. Okej, a w pierwszej rundzie? W pierwszej rundzie mówiłam rakieta, planety... Okej, dobra, legit, raczej legit. Tak? Ale widziałeś ją w Lisu? Bo ja jestem się... Na rakiecie wtedy widziałem, jak robiono. Ale czy teraz ją widziałeś? Nie, teraz nie. No to jak ona mogła nas minąć niby? O pierwszej rundzie on mówi. To jak Lisu, ona mogła nas... Jak ona mogła przejść z O2 do elektrycznego? No może ma większy range, słuchaj, no. Nie wiem. Ej, ale ja nie widziałam. Bo ona szła korytarzem. Jak mogła nas niby minąć? Te dwie osoby, kumam. To nie był Lisu i widziałam Blad właśnie. Mandla i jeszcze w ogóle w Łeponcach, jak robiłam download. A ty wpadł gdzieś w pierwszej rundzie? Będzie byliśmy w pierwszej rundzie. No, większość na Vitalsach i admin panelu spędziłam. Okej, okay, a Glumej, gdzie ty byłeś w pierwszej rundzie? Gdzie padły też dwa fragi? Pierwszej? Kurde. Czy ktokolwiek zaczynał swoje kabelki od admina? Czy ktokolwiek zaczynał kabelki od admina? Ja nie. No właśnie. Upload robi, no i się zgadza, że robi upload. Tylko kurde, jedynie, że mi się nie zgadza, to właśnie ten. Otwórz to. No właśnie mi się nie podoba ten rucik, co nie? No i gdzie on poszedł, byczek? Tutaj, dobra. No właśnie mi się strasznie nie podoba... Nie wiem, naprawdę, szliśmy w dół. I jakim cudem mogliśmy ją minąć? No nie mogliśmy ją minąć, Nawcia musi być jednym. Tak mi się wydaje. Nie Siglumatix. Poczekaj, ja muszę tu na chwilę pójść. A, to jest to. W lapsach ciało fioletowego, i czyli wpadki, i kto jeszcze zginął? O, dużo osób, bo jeszcze Kucu chyba, tak? Tak. To mogę powiedzieć tylko, że jeżeli ciało wpadki fioletowa, to ona leży już przy pierwszym świetle, jak zgasło. Byłem na Vitalsach, widziałem piątkę. A, ja na też elektryku. Byłem na Vitalsach, ja też widziałem. Ja biegałem Vitalsy admin, i jak zobaczyłem, że jest ciało wpadki, odpaliliście światło, poszedłem w stronę Weaponsów, Komsów, O2, teraz się miałem z Liso i z Bladim, szukałem ciała. A czy ktoś może kogoś hardclearować? To znaczy, no ja powiem tak, Liso i Bladi, czy wy się rozdzieliliście w tej rundzie? Nie.
Nie, nie, nie rozdzieliliśmy się. No to tam... w takim razie ja przy jestem... Electricalu, jak zapalili się razem światła. Ze storage'a wyszłam i... Znaczy, słuchajcie, no mi się wydaje, że możemy śmiało zagłosować na Gluhamera za zabójstwo na Kucu i wtedy Nafcia by zabiła wpadkę. W sensie dla mnie na Kucu, dlaczego? Ale ja w ogóle w labie nie byłam z takiego rundy, powodu dlatego, że już nie mam tam... Okej. No to może Gluhamer zrobił double killa w takim razie, bo kwestia jest no, taka, że... No musiałbym chyba sam, pomiędzy... musiałbym sam biegać, a ja bym a opowiedział wam, co gdzie i jak. Jaki był twój jeszcze raz? Rut twój. Zacząłem od lapsów, bo miałem w laps taski, poszedłem na Vitalsy, na Vitalsach już leżała wpadka, poszedłem światło? Na admina i na adminie, tak jak powiedziałem, 5 osób na elektryku, które odpalały ja światło i potem pozdrawiam biegłem dołem. Lisu. No było tam, ktoś jeszcze wbił tam. No, jeszcze piąta czyli co, Mandzio, ty uważasz, znaczy, że ja jest Gloomate jestem. I kto jest drugim wtedy? Nafcia. To zagłosujmy może Nafcia, na... Dla mnie Nafcia, Mandzio i Nafcia, Nafcia. No to zagłosujmy na Nafcie, proponuję w takim razie. Też może? Tak bym zaproponował. Dobra. Już. O, czemu czuję, że to jest zły pomysł? Wam powiem, bo Gloomate... to rozumowanie. Jest, ja też ze względu na poprzednią rundę, no, gdzie ten. Kurde, ale mnie wzięło, dobra. Kurde, jak zwykle mi zostały same taski, ale dobra, naprawię to. Teraz powinien mnie robić. No właśnie. O! No nie, o no jak mogliście. Dobra. Hej, nie, mamy. Nie, stop. Ja nie biegałem z Bladim w tej rundzie, poszedłem zrobić ja odpaliłem dodatki. Światło. Odpaliłem światło, leciałem od razu na Vitalsy. I widziałem, że Mandzio poleciał z Vitalsów na guzik. No to, to jest ten hammer, bo na światłach jest ciało. Czyli ty zreportowałeś ciało? No, to znaczy, no tak. Ja powiem tak. Co? Okej. Okay. No tak. Ja biorę słowo Bladiego, że Liso jest czystym. Po prostu. No, nie mam żadnego innego tutaj tropu. No dobra, no ja ci mówię, żeby... że poszedłem naprawić światło, ze światła poszedłem na Vitalsy. Ja wiem, ale miałem zarówno guzik. Nie widziałem Gluhamer ciebie, jak i nie widziałem Lisu. Lisa, Lisu się trzymał z Bladim za każdym razem, jak ich widziałem. Jeżeli a ja w ogóle jeszcze chciałbym ja powiedzieć, przypomnę bo... ci, jaka duża była... ja wiem, ale to wtedy by oznaczało, że w ostatniej... Wiesz co, to by oznaczało w ostatniej rundzie, że Nafcia wtedy zamordowała dwie osoby, a Lisu nie zabił nikogo. I jak doceniam umiejętności imposterskie Nafci, albo z, to albo uważam, po prostu że się nie splitowali. Że uważam, że z tych osób, co są dostępne tutaj w lobby, to ty byłbyś możliwy, żeby zrobić takie kille. Jeszcze chciałem zaznaczyć, że tutaj na razie z Bladim... żeby Nafcia zdążyła dwa kille zrobić. Tak Bladim szybko. Nie wyjęliśmy jednego argumentu z kieszeni, bo akurat my razem chodziliśmy tylko dlatego, bo we dwóch mieliśmy skana. To znaczy, to nie jest nic warte, jak to teraz mówisz, ponieważ no okay. Może składać mnie tak. Ja z powodu dobra. Na Bladiego głosuję na Gluhamera teraz i tyle. No nic. No nic nie zrobię, ale czuję się doceniony. Podcąp. Ej, bez skitu Glu dobrze gra jako impostor. A my, że kolejny raz zostaliśmy Glu razem impostorów? To przeznaczenie to jest. Bardzo mało możliwe. To jest no, ma branie, no co? Ma branie, chłop. No, tutaj wiesz co, Nafcia, bo ty nie biegłaś wtedy do tego elektrycznego. Nigdzie nie mijaliśmy cię wtedy z Lisem. Ja nie chciałbym było opcji, pochwalić Nafcie właśnie, jeśli chodzi o fejkowanie tasku. Ale no, jej tam nie było, no okłamała nas wtedy. Bez skitu. Nie no, ale w sumie też mogliście mnie nie widzieć, no tak. No nie, no, no ale to jest, wiesz, no. No ale na kabelkach to wiesz, daleko się stoi. Dobra, chodźmy teraz za kim? Za Patmazem? Za Patmazem! Gdzie jest Patmaz? Gdzie jest Patmaz? Patmaz, Patmaz! Patmaz, 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 Patmaz! Zobaczymy czy zginiemy. O nie, pomyliłem się. Zobaczymy czy zginiemy. Gdzie jest Patmaz? O nie, idealne miejsce by zginąć dzisiaj. Nie, jednak ktoś szybko naprawił, miło. No i z Patmaza szczerze mówiąc zgubiłem. Nie chcę mi się tu być sam, bo czuję się taki samotny. Mitrix zrobił kamerę, niby robił, niby nie, niby fejkował. Pójdę zobaczyć co tam ciekawego u tych byczkach tutaj. Tu nikogo nie ma. Tutaj też nikogo nie ma. No, szukam sobie przyjaciół. Przyjaciół szukam. Kucu.
Kucu, samotnie Kucu, zrobię jedno zadanie. Przyjaciół szukam. Halo, koledzy. Glu biegnie od tego. Sprawdźmy. No proszę. To tak, ciało jest na Vitalsach, wbiegałem od lewej strony do admina i wybiegał Glu, więc podejrzewam, Glu, że... Glu, to jest przebieg teraz przy mnie. Podejrzewam, że Glu rąbnął nafcie. Teraz ja mam właśnie... lepsze pytanie, Blady, jak to jest, że światło zostało zgaszone, bo byłeś w odwołaniu, nie pobiegłeś go zapalić? Dokładnie, właśnie o tym chciałem powiedzieć, że właśnie Bladiego widziałem od lewej, szedł do prawej do Otofisa, też mówię dlaczego, jak znaczy, zgasł światło idziesz prawo, poza... nie do góry. Wiesz, i już chciałem byłem czegoś poza zabił. O2, biegłem wtedy w prawo do admina, minąłem Glumate'a, więc pomyślałem, że pewnie kogoś rąbnął i dlatego zgasił światło, pobiegnę sobie ale... sprawdzić w admin roomie i właśnie znalazłem ciało na Vitalsach. W dwóch historiach nie zgadza się jedno, więc no się nie zgadza w tych no dawaj, co się historiach, nie zgadza? Że z O2 masz bliżej do elektryka niż ja z Office'a mam do elektryka. Ale i ty kiedy? Nie poszedłeś na elektryka. Ale prawie nigdy nie zapalam światła, co to jest w ogóle za ten... To jest dobry model się crewmate'a, że nie zapaliłem. No nie zapaliłem, poszedłem zobaczyć, czy kogoś rąbnąłeś w admin roomie. No i proste, no to, okazało się, że rąbnięte jest nafcie. Ja się przyczepię do tego, no i tak, ale... przyczepię do pytania Mandzia, minus... tak jak mówi, dlaczego za dwa nie poszedłeś na elektryka, no, kiedy bo nie ja poszedłem, no Boże, był... to po prostu. No ale to, no, okay, to jest minus Bladis z tym rozumowaniem taki, że obok ciebie mógł czmyknąć impostor i ty nawet go nie zauważyłeś, bo jedyną osobą, którą zauważyłeś, to był Gluhammer. A jeżeli Gluhammer jest impostorem i ma większą wizję, no to by raczej ciebie zżokował albo ominął tak, żeby na pewno, żeby się nie... Teoretycznie tak, ale mi się wydaje, że wybiegał akurat z admina i był na tyle wąski, powiedzmy, te miejsce, gdzie mógł mnie minąć, że po prostu nie minął mnie i go mógłby widziałem. Się ja by ciebie zobaczył, to myślę, żeby się cofnął i zobaczył. Wiesz co, to było tuż za zakrętem. Mi się wydaje, że z rozpędu mógł wbiec za zakręt i po prostu nie zauważyć, że ja wbiegam. I po prostu mi się wydaje, że to jest jego przeoczenie, błąd. Czy ktoś się jeszcze był pokoju, tak, tak to dla mnie tak to wyglądał, moim zdaniem Glumate machnął nafcie, więc ja... Nie musimy go wrzucać oczywiście teraz, ale moim zdaniem Glumate to zrobił. Ja dla mnie Bladeusz. No, idealnie, tak wiecie, włączył światło, wybiega z tego. Nie, ja nie podejrzewał Bladeusza, to nie. Ja tylko mogę go podejrzewać za system obronny, tak? No bo, że jak powiem, ja mam dłuższy paw do elektryka niż on i to tak mówię, no trochę nie Glumate'owo, no ale okej. Tylko mi Bloody trochę laguje, czy pakiety gubi? Tylko dwie osoby. Okay. Dobra, no i co? No i zrobiliśmy to, co zrobiliśmy. Zróbmy ten download, co nie. No nie pobiegłem świateł, ale wydaje mi się, że Glu mógł machnąć nafcie, po prostu. Po prostu myślę, że mógł rąbnąć. Myślę, że mógł rąbnąć. Po prostu świecie. Dobra, chodźmy poszukać kolegów. O proszę, światła się palą. Chodźmy zobaczyć, kto siedzi na kamerze. Mitrix wybiega. Wpadka jest na kamerze. Dobrze, czy wpadka mogła zabić? Myślę, że nie. No. Co ty robisz, wpadka? Czemu ode mnie uciekasz? Szukam sobie przyjaciół. O nie, o nie, o nie. To akurat idziemy. O, jest i Patmas, nareszcie. Jakiś dobry wzór do naśladowania. Co tam, Patmas? Jesteś prawdziwym fake człowiekiem? Ciekawe, czy jest ten. Ciekawe, czy fejkuje, czy może nie fejkuje, co nie? Zaufamy mu? No proszę. No powiem wam, że ciężka sprawa, światło zgasło, został rąbnięty w tym momencie Patmas. A gdzie? Admin stół przy admin stole. Czy dekontaminacja się otwierała? Nie. No nie. To Liso raczej jest czysty. Ja przepraszam. Ja z Patką byłem w Weeponsach teraz i teraz pytanie, gdzie jest Glu w tym momencie? No ja pierwszy zapalam światło, pierwszy. Wpadka dobiegła do mnie na wysokości kąsów i ponsów. I tak troszeczkę zatańczyła lewo, prawo i nie jestem pewny. Ale kiedy dobiegła? Kiedy dobiegła? Przepraszam, że się wyrwałem. Liso, ty pobiegłeś do dekontaminacji? Ja dobiegłam do ciebie. W sensie, no ja byłem wysokość ponsy, komunikacja, ty tam tak robiłeś lewo, prawo przy drzwi od Fisa i poszłaś ze mną do góry naprawiać światło. Ale ja nie poszłam z tobą naprawiać światła, bo pobiegłam teraz, to jest dziwne, że tego nie wiesz, zrobiłam naokoło komsów ucieczkę i pobiegłam do Kuca z powrotem do weaponsów, bo troszeczkę się dzieje przestraszyłam, uznałam, że to nie jest warte, żebym podała teraz. Okej, no jest zgaszone światło, ale widziałem jak ze mną idziesz od komsów, czyli nie musiałeś. Tak, no na wysokości komsów skręciłam. Okej, no to mogłeś skręcić, ale tego obstawiam, że idziesz ze mną, bo zgasło światło, ale no tak mi trochę to się... Steel, kto tam był?
Jeszcze? Bloody, ty znowu chyba się kręciłeś pod komunikacją chwilę i poszedłeś do Office'a, nie? No ja ciebie tam miałem, ja za ciebie spieprzałem, bo nie wiedziałem, że jesteś inwestorem. No. Drugą turę i jeszcze Mandzio, z którym ciebie podejrzewaliśmy, Buszcik, trochę za ten pachnik. No niestety, ale Mandzio akurat mnie nie podejrzewał, tylko bardziej był jednak sos na ciebie. Lisa, czy był dekontaminacji? Nie, nie, mówił, dlaczego Mandzio mnie nie podejrzewał. Elektryka za dwa. No a ja mu to widziałem. No u góry, no. Nie, widziałem. No ogólnie Lisa biegał do laba na kamerkach. Znaczy ten, nie wiem czy to jest dobry traf, ale ja głosuję na glu. Jak wy chcecie skipnąć, to skipnijcie. Ja skipuję, bo nie mam innego wyboru. Jeszcze skip, skoro nie mamy drugiego sesji. Okej, no Bloody się strasznie mnie uparł, no taki impostor, kto chce kiknąć szybko. Niekoniecznie to... Albo jest trzecim, no ale to może się zdarzyć każdy. No. Ta. Kurde, mogliśmy, źle może zrobiliśmy, że z drugiej strony tak sobie myślę, ale uciekłby mi raczej. W sensie wiecie o co chodzi, bo teoretycznie... Nikt tego światła nie napali. Bo teoretycznie mogliśmy w sumie poszukać tego impostora, spróbować go złapać, ale nie wiem na jak do końca skąd tutaj stąd on dobiegł, wiecie? I to jest problem. I to jest problem właśnie, że jak nawet nie wiem z której strony. Dobra, teraz zostanę rąbnięty prawdopodobnie, bo jestem w takim miejscu. O proszę. Ja stąd spadam. Kuki? Dwóch? No dobra. Wpadka. Kucu, który się skanuje. Gdzie ty jedziesz? I lisy. I nagle dobiega ten fioletowy. Dobra, idziemy. No proszę. No dobra, jednak okazuje się, że gluniem nie był, mimo tego, że wydawał mi się podejrzany. To jednak okazało się, że ktoś inny rąbnął przy zgaszonym świetle. Ale jest jeden frag, więc... Tak, jest jeden frag, ale co nie zmienia faktu, że jest dwóch impostorów i trzeba kogoś wyrzucić. I teraz tak, to generalnie... nie mogłem być ja i wpadka, bo przy dwóch fragach nas nie było. Kto to powiedział? Kucu, tak? Tak. No generalnie guzik Kucu najpóźniej... Teraz ostatni guz, był, bo na kamerach widziałem. No i guzik ostatni... Ja właśnie mam pewne guzik podejrzenie... ostatni wbiegł do meda, zauważyłem. Jak tam było, chyba dużo osób było w medzie. Nie wiem, czy tak wszyscy nie byli. 5 osób nie było w medzie. Tak. Dużo. Oprócz Mitrixa, chyba Mitrixa tam nie było. Ja zostałem. No, więc... Skończyłem taski i potem na kamerę. Aha, tak czy siak guzik ostatni wbił do meda. To zauważyłem. I pobiegłem, jak zobaczyłem, że są wszyscy, to poczułem się pewnie i pobiegłem za nimi wszystkimi do elektryka. Dobra, nie wiem. Aliso, po co pobiegłeś do meda, skoro byłeś w ostatniej rundzie? Byłem w tym? W medzie w tej rundzie? No teraz Bloody mówi, że wszyscy tak, tylko był w medzie Lisu. No to po próbówki pewnie. A Lisu, to no tak nie wiesz, po co tam wbiłeś? Nie pamiętam, ale mam podejrzenia co do guzika, ponieważ miałem go w specimenie, wychodził z lewej strony. I potem go widziałem w medzie, co jest w ogóle dziwne, bo ze specimenem do meda krótszą drogą. Patka, co uważasz? W tej rundzie nie guzik, guzik wybiegał z prawej dekontaminacji w poprzedniej turze. No, dobra, generalnie tak, Lisu, Lisu się kłóci z guzikiem, Kucu się chyba teraz skanował z tego co ja widziałem. Mówię, rundy, że Lisu jest Kucu, skanowałeś się teraz? Tak, tak. No to tak. Możemy, skoro guzik się z Lisem kłóci, to możemy na Mitrixa zagłosować. Nie, ale nie, czemu? To nie jest dobry pomysł, Bloody. Dobra, kłamajcie na guzika. Co? Guzika. No dobra. Nie, strasznie dziwny rodzaj. Nie, w poprzedniej rundzie już był sasno. Możliwe, że przegrałam, co? No dobra, wpadka. Na twoją odpowiedzialność. Ale Mitrix jest czystszy niż... No ale chodzi o to, że Lisu kłóci się z guzikiem, więc Mitrix jest ale nie wiem dlaczego. Thank you.
Dobra, nie wiem, kto się z tym obijał, ale no raczej nie ma dwóch impostorów, skoro przeżyliśmy to. Tak, raczej nie ma dwóch impostorów, bo no bardzo długo trwała runda. Wpadka, powiedziałem wtedy na Mythixa, dlatego że Lisu się kłócił z Guzikiem, więc... A ja na przykład nie wiem, czy Guzik i Lisu jest czysty. Kucu widziałem, że się skanował i wydaje mi się, że się skanował. Kucu, nie potwierdziłeś tego? Nie, mówiłem, że się skanowałem, tak. No, więc po prostu siłą eliminacji został mi... Kucu był ze mną w czasie, kiedy poleciały dwa fragi, w której się no, a Mythrix po prostu siłą eliminacji mi został. Skoro Lisu się kłóci z Guzikiem, no to mi się wydaje, że impostorzy nie oskarżaliby się raczej, czyli został po prostu Mythrix. No i... Brady, a czemu ty jesteś czysty? W sumie tak, jeszcze ja mogę być podejrzany, masz rację, dobra, no nie wiem, tak se założyłem, że jestem czysty, w każdym razie byłem w medzie ze wszystkimi wtedy, kiedy padł kill, czy tam dwa kille, nie pamiętam, czy padł jeden, czy ten, wtedy jak ty byłaś w medzie, Kucu się skanował, to tam też byłem w sumie, no i wyrzuciliśmy Guzika i teraz, no nie wiem, jak uważasz, Fatka, ale wydaje mi się, że Mythrix jest. No, ciebie raczej nie oskarżą, chociaż oczywiście też szpadka możesz teoretycznie, ale mi się wydaje, że raczej nie, skoro Kucu potwierdza. Kucu, potwierdzasz szpadkę, że jest czysta? Kucu? Halo? Ktokolwiek tu jest? Czemu są piszecie na czacie? Bladi? Mam Discord? Discord pad, mi też. Na kogo? Bladi? No nieźle. Kurde! Jak tu się głosuje? Jak tu się głosuje? Zadaję pytanie. No, udało się. Chyba. Halo? Halo? No, ewidentnie coś się zrąbało. Halo, a tu słychać? Halo? Nie, Discord się zrąbał. No nieźle. XD, Discord padł. XD.